Poniedziałek 24 stycznia, dzień dobry. Dokładnie za tydzień wszystkie szkoły opustoszeją, ponieważ Opolszczyzna rozpoczyna ferie zimowe. I ci z Państwa, którzy już zaplanowali sobie wyjazdy lub planują, powinni dokładnie zapoznać się z przepisami, z obostrzeniami covidowymi, które obowiązują w danych krajach, ponieważ te zmieniają się dość dynamicznie, tak dynamicznie jak statystyki zachorowań. I tak, w takich kurortach narciarskich, jak na przykład Austria czy Francja, przepisy są mniej restrykcyjne, zdecydowanie mniej restrykcyjne niż na przykład we Włoszech, gdzie bez trzeciej dawki szczepień nie będziemy w stanie zaczekować się w hotelu, nie będziemy w stanie korzystać ze stoków narciarskich ani skorzystać z restauracji. W wielu krajach obowiązuje nakaz noszenia maseczek również na zewnątrz. Również w krajach Europy są takie miejsca, gdzie obowiązuje godzina policyjna. W związku z tym po godzinie 20 czy 22 nigdzie nie zjemy w restauracjach. Te przepisy zmieniają się nie tylko w obrębie Europy, ale również w dalszych destynacjach ciepłych krajach, takich jak Oman, Dominikana. Dlatego trzeba sprawdzać te przepisy, żeby nie było przykrych niespodzianek. Ale jeśli się do tego dobrze przygotujemy, to na pewno ferie zimowe będą udane, czego szczerze Państwu życzymy.